Ania, powiesz mi tam, ile mam do tego dzioba od kempingu? No oni już wożą, zobacz, już płyną. Cześć! Kurwa, jaka woda jest piękna. No mówiłem, że ta pogoda, cześć, ta pogoda może dobrze zadziałać. Pięknie jest. Kamil krzyczał, będę pierwszy, a jest ostatni. A nie, jeszcze Krzysiek. No i dobra. Cześć, cześć. No i jest, a tak narzekał, a po pierwszy. No to tak jak my wszyscy. Ale branie takie dziwne. Nie, przykleił do kija i idź. Dużo morito. No, tak wygląda na to. No to nie karp. A daleko tam było pod tamtym brzegiem? To amur będzie. Chodzi. Amur. No, amur będzie. Na jakie to było głębokości? Na górce żeś postawił przy bojce. No. No nie chce mi się wierzyć, że to karp, chyba że jakiś zabiedzony. Amur. Wyszedł do wierzchu. Amur. Amur. No to już macie pierwszego amura. Widzicie, jakie to proste? Kurwa, wreszcie amura złapałem na chłopie. A tak, ty też narzekałeś, ja faktycznie. No to już masz. Ja, nie, przepraszam, jeszcze nie złapałem. No właśnie, weź ten podbierak głęboko, szybko i się tam nie bawcie. No, to tak jak mówiłem. Czyli amur żeruje, to dobrze. A jak to poszedł z tym pan gruszy, ja? Nie, przykleił go do kija i stał. Pewnie się ukłuskał w miejscu. Hamulec odkręcony masz? Bo wiesz co to... O, ale malutki. Kurwa, ja jeszcze jestem za murem. No to już masz. Znaczy jeszcze nie masz. Tfu, tfu. On jest w kącik zapięty, nie wypnie się. I mocno, mocno do góry. Mocno, mocno, mocno do góry. No i jest. No mówiłem, mówiłem. Mówiłem. Nie ma. 8. Albo no, albo dyszka, może być. To może być nawet marzyć. A ile masz amura? 12. O nie, a może? Nie no, dycha ma na pewno. A rum? Mhm. Cały mokry jestem. Dobrze, że się tak wodzie nie odpoczywa. Mówiłem w kącik wbity, nie do spięcia, mógł sobie jeździć. Kamil, czy ty wiesz co to oznacza? Żona trzeba brać część jania. O, poddychę może mieć. No ma, poddychę ma. Wow. Ale w kącik zapięty, nie do spięcia. A wiecie, się amura. No właśnie mówię do nich, zobacz jakie to proste. Ale Kamil też nigdy nie łowił tu amurów. No chyba pierwszego ma. Ale proszę, jak się łowi, nie? Nie, on złowi, bo ja jestem złowi. Nie, 9 chyba nie będzie. Ale nieważne. Ale zobaczcie, one są już na żarte. Zobaczcie. Już jest na żarty, już jedzą. Już jedzą. O Boże, to jest najwagę maszynową. Ja mówię, sikał się. Nie, 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 nie. Żerują cały polej czas. Teraz. Polej, polej. Bokiem, tak żeby wiesz, tej piany nie było. Dobra. A. Dostał wody. A tu jak się odpalił. A mówiłeś dzisiaj, że chciałaś amura tu złożyć. No widzę, wszyscy chcą. Ja nie. Uśmiechnij się. Polejcie mu jeszcze trochę wodą, bo taka piana na łbie. Wygląda jak miał 3 oka. Ej. Dobra. O. Szybciutko, pół godziny ile wywiozłeś? Pół godzinki, nie? W drugą stronę jeszcze mu zrób. Ślicznie. O, no i masz! No i masz! Pro, ale cię... Patrzcie! Patrzcie na spodnie!
No i masz za karę. Chciałeś amury łowić? Brawo, gratulacje. Tu się jest dzieje, coś tu się dzieje. Co tu się dzieje? Siedzi aktualnie w trzcinach, nie? Ale odbiło od razu. No ale to jak wy żeście to zrobili, że... Tu na środek wygląda. No to mówiłem, do rowu. O, wyszło. Nie? Wiesz, spadł. Nie, ale już powoli idzie. Powoli. Nie ciągnij go mocno, nie ciągnij go mocno. Prawo, lewo. A na jaką to kulkę? No na tą 20. Do nie mów. Ja wiedziałem, ja wiedziałem. A mówiłem ci, to jest kurwa killer. Kilo kulek tyknąłem. Tylko tam właśnie nie wolno kuku na nią sypać, ja już... Nie, kukurydzy nie daję. No i ja też nie daję na nią. No tak delikatnie, no. Ty miał napompowany. Przebił akurat. Wachlu. Ale czuć, od razu się odbił. Czuć, ja pokaż. Ja pociągam, czuć, pokaż. Od razu odbił w prawo. Ma siedzi. Jest letkr, próbuj na hama, może pójdzie. A jaka tu jest żyłka? 0,30. Nie ma tragedii. No ale te fluorokarbon to mocno. No ja go nie pójdę. Jak już wyszedł fluorokarbon, to... 8 metrów zostało. Na tym się wyzywałem, że fluorokarbon jest to spółka. No moim zdaniem też siedzi. Siedzi, bo czuć, faluje, no, jak napnie. Może się odhacza, bo nie wiem. Nie. Dobra, Franek, chodź tu. Musisz próbować na pałę, albo wyjdzie, tak? Albo nie. Idź tu. Dawaj tutaj. Chociaż nie, bo tu piszcie te gałęzie trzeba tutaj. Albo tu? Człowieku, co tu się wyprawia? Ty zobacz, gdzie on popłynął. Ale tak odbił od razu. Ty popatrz, to się, on jest człowieku za wyspą zakręcił. Ale film będzie, jak wyjdzie. Tutaj poleciałem walczyć po rybę na piątkę. Wlazłem do wody, ale niestety mikrofon już zgubił zasięg. No i udało się finalnie, ale zobaczycie zaraz dalej. Czyja to jest życiówka? Twoja. No, twoja ty. Twoja. Pokaż na kamerze, jak ja wyglądam. Ale nie mam kamery. Ty wiesz, że ja wlazłem po tego karpia? Wiesz, że ja byłem? Ty zamarzły mi nogi, nie? Zamykaj, zamykaj go. Bo nieźle. No dobra. Nagrywaj ktoś, fakę? I naprawdę. Okay. Nie no. 10. 9 kilo? 10,87. To niemożliwe. Nie wiem, czy jest wetarowana. Wyzwasz jeszcze raz. Ale tam płoń. 10 kilo? Co ty? No tak nie. No i teraz o, powinno być ok. Tyle samo. 10 kilo. 8. To ma 8? No nie, no powiedziałam, że było więcej. Worek dwójkę, możecie go wytarować. Nie, 8 wychodzi. Kurde, 8. Ale tam jest, nie? Tam. Ale to było ten. Ja tam go odpinałem. Nie, to jest zimne. To jest zimne. To jest zimne. Słuchaj, on w marcu, jak byliśmy nad morzem, to było na to. Nie, to jest zimne. Pociąg, tam wodę. Podnoś. Ja podejrzewam, że teraz gdzieś się kaczną. Po to tu przyjechałem, czwarte. A to ta życiówka czy nie? Nie, nie, jednak nie. Ile ma? Wypchnij, wypchnij. Bombele. W wodzie więcej bym mu dał, tylko że holowałem go na rękę, że tak powiem. Nie go dopałem brzymkę, go holowałem na rękę. O, ale coś jest dziabnięty. No weź czekaj, to masz odkażać. Ale dziabno, uwierz mi, że teraz chyba. Pan zemrzył, zobacz. Trzymaj. Jest napompowany, jest na żarty. Trzymaj. Ubierz, kochanie. Pół kilo kulek ty zemrzył. Z Rafisza zatkała. Nie rób reklam, nie rób. Dobra, bo to nawet nie pika. Dobra, bo to...
To połowę rzeczy się będzie. Weź tam te grupy. No jest zrobione, już porobione jest. No, raz już się zepsuł, reklama ty. Akurat za darmo było. Chyba wiadomo dlaczego. Brzuch. O, lepiej. No. Dobra, płyń. No, nieźle, nieźle. Pranek z rybą. Pranek z rybą. Ale rolę miałeś niezłą. No ja do wody już nie włażę. Jeszcze tam by wypijać. On mi wszedł już na tą wędkę. Po drugiej stronie cypla się. Ja taką zacząłem, od boku. No nie przełożymy ci ten wędkę. No nie ma opcji. Chyba, że ci boatmanem wędkę wywiozę na drugą stronę. A tym boatmanem to ty no sam możesz. Weźmiemy huntera, ładujemy wędkę na huntera, opłynie ci tam, dać ci z drugiej strony, będziesz go holował. Ty, a to nie głupie jest. W sensie jak? Ty nie, to, no, pociąg nie spadnie, to nie przejdzie. Nie no, to owijajmy jakimś tym, sznurkiem. Ty, a to hunter, nie jest głupie. Ale... To by była akcja mistrzostwo. No? To Kamil ustawia wędkę. Ale to tylko hunter to da radę. No, no tak do góry wędkę, o. Nie. Wal go na siłę, albo płyń. Wal na siłę, albo huntera. Albo wypłynie, albo nie. Laga. No dałeś dupy. Patrz na czaki, patrz na czaki. A weź tak zerwi, patrz tak o. Patrz na czaki. Jakbyś chciał zacząć stringiem. Ta żyłka idzie w ogóle. Nie tak, tak o, napnij żyłkę. Nie dawaj huntera, nie zrobię nic. Dawaj tego huntera, on już się zdecydował, ja już to widzę po nim. Dawaj, dobra, dawaj, płyniemy. Zrobimy to dobrze. Zrobimy to zajebiście. Patrz, jak nie mam tylko prostowarkę, patrz co robi, patrz, patrz. Ale w krzakach patrz, patrz, jak ciągnie. Widzisz, patrz. Wiesz. Może ci na tym i będę sam widział, że to tak ciągnie. Stary. Już nic, bo on siedzi po drugiej stronie cypla. Nie wierzysz mi, to patrz. Ja nie ruszę. Co, ale było chujowo zapięte. Patrz co, oni będą... Będą wędkę przywiązywać tam. Dawaj te tyryski. Antenę to lepiej odkręćcie. Wystaje i tak. Nie wciśniesz to. Wejdzie, bo jak odkręcisz kulę. Odkręć koło wrotek i spuść go na dno. O. Ale to musisz trytki teraz przynieść. Dawaj te trytki. A ty na luźnie koło wrotku, ty? Ej, czekaj. Ale weź łódź też. Jajaj. Zapinaj, płyń! Ja mam takie mocne. A dlaczego boatmanem nie płyniesz? Ten boat nie ma uciągu. Koło wrotek nie zmieści. Nie ma uciągu! Tak, no. Jak będzie do wody, to już lipa. Dobra. Ty, o! Nie, będzie, bo, będzie, ale mi żeś poplątał. Poplątało się od góry. A, ale to nieważne. Ale co się poplątało od góry? Człowieku, wędka płynie na wódce, ty idziemy na czwórkę, prawo kręć. Ten karp to chyba na grillu skończy. Ty, a on tam 3 kilo. Brawo, brawo! Już idę. Nie no, jak to wyjdzie z tych krzoków. O tutaj siedzi. Patrz, on jest tam, dokładnie jak, no, 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 jak te trzcinki. Łabędkę, stój, stój! Stój! Łabędkę. Do góry! Dobra, odejdź. O kurde. Dziesiątka nie. Nie no, takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Dawaj. Ale będzie go serio? Nie, to jest niemożliwe, że to się udało, nie? Błędka. Ja wam powiem, że ta ryba trochę na trójkę przepłynęła, nie? Fajne, no? Echo pokazuje, jest ryba w trzcinie. O, kurwa w bagażniku. Dawaj teraz holuj. Holuj. Dawaj. Franek, holuj, pan drzewo ma, zobacz. Kurde, tu jest ten akcja. Nie, ja jestem w szoku, że to wyszło, nie? Wysysłuję tego obrotę. No ja to mam banie, nie? Wy to w ogóle wie, jesteście wyjątkowi. Dawaj, Franek, holuj. Takiego holu jeszcze nie miałeś. Ja mówię. A nie, to te chłopaki. No. Daj do dołu najwięcej. Chyba ta to pyga legendarna. Ale ty, a teraz. Ja bym się śmiał. Ja bym się śmiał, jakby teraz było ten, że on przepłynął tam z powrotem.
O, a, ty, on jest tu, jest no. tu. A jest tu. Ale on, ja. Ale on dobrze zaparkował. Nie, 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 bo to bez sensu, wyrwiesz mu. No? Jest, 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 szarpie się. Jest, szarpie się. Powoli, powoli. Gdzie to jest, kurde? Powoli, wiesz jak... Chodź, 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 chodź. No nie... Wesele, że... Ty, a co tak grzmi? To może żyłka jest. Grzmi fur. No tam się ci zaplątało. Stary, jak łowiłeś czwórki, a kręcimy teraz na piątkę, no to sobie. Teraz to już jest... Ty, co ty tu ciągniesz? Co wy tu zrobiliście? Tak pewnie nie ma nic. Zawiązane pewnie. Jak nie ma? Ryba jest! No ryba w tym momencie Frankowi tak finalnie się urwała, ponieważ chłopaki poszli, mieli taki ponton dziurawy i Franek chciał płynąć na samej podłodze na tym pontonie, więc uznaliśmy, że po prostu spróbujemy z Kamilem tą rybę wyciągnąć albo urwać, bo to już nic nie dało rady zrobić, żeby nie świrowali, to no, żyłka 0,30 sobie niestety nie poradziła. No. Mimo to, że akcja z Hunterem była niesamowita. No to dobra, ja się przywitam z rybką, druga godzina. Jestem trochę nieprzytomny, bo pospaliśmy, ja to w ogóle niecałe dwie godziny. Niecałe dwie godziny pospałem. Branie bardzo specyficzne, bardzo długie. Myślałem, że to jakiś leszczyk w ogóle się bawi, się przypiął. No a tutaj oczywiście ja bez tej ryby nie schodzę. Mamy po wytarowaniu worka 10600, bardzo ładny amur. I mamy takiego. Godzina druga. No nie zostawiałem w worku, bo wiadomo, amurów nie zostawiamy. Ale przynęta bardzo zabawna. Bałwanek Robin Red Chili. Kulka 18 plus popyk 15. Mamy libę. Więc... 2,5 metra wody. Ty, co to pada? Grat. Ale grat pada jak kamyki, nie? No pogoda niesamowita. Pogoda niesamowita, no. No mamy pierwszą rybkę, ale powiem wam... No pada grat normalnie. Szybka fota i do wody. A potem będziemy gadać. Ty, joki wielkie, ty. No, witam. Jesteśmy już po nocce. No, szału nie ma, powiem wam. Kamil na jedynce, bo mieliśmy ogólnie dubla w nocy. Mówił, że jakiegoś małego amurka też wyjął. Nie widziałem go, nie wołał, bo nie byliśmy nawet w stanie za bardzo kręcić. Widzieliście, że ja na szybko nakręciłem rybę swoją. I wypuściłem, bo grad zaczął padać, w ogóle huragan był w nocy, niesamowity. No na razie, tak jak chłopaki, też widzieliście jeden karpik, jednego stracili. Więc na razie mamy trzy amurki łącznie. Największy 10600. No jeden karpik, 9 z haczykiem. Nie pamiętam, ile on tam miał. I na razie powiem wam, lipa. Wędki stoją jak zaklęte. Stanowisko 1, 2, 3 obstawione, nawet 4 jeszcze jedno, bo jeden tam z chłopaków łowi na czwórce, trzema wędkami, więc właściwie cztery stanowiska obstawione. No i lipa, powiem wam, huragan dzisiaj od rana niesamowity. Jeszcze muszę wam dzisiaj stojaczek pokazać, bo wczoraj jak się rozkładałem, to nie było jak nawet. Ale fajna sprawa, ale wam pokażę na pewno później. W ogóle zrobimy sobie wywózkę po południu razem, założę sobie szelki. Nie pamiętam, czy wam mówiłem, chyba mówiłem. Amur wziął na chili Robin Red na bałwana. 18 plus 15 popek. Jestem w szoku w ogóle. No ale i tak się zdarza, nie? Tak jeszcze tutaj amura nie złowiłem. Branie trwało bardzo długo. Przepięty był przepięknie. Naprawdę jestem pod wrażeniem. I taki fajny, już ładny. Już tam ponad dyszkę to już fajnie. Nie jest to jakaś krowa niesamowita. Zresztą jeżeli chodzi o mnie, o amury, to wiecie, że ja raczej te większe. No ale mówię, w nocy mieliśmy pogodę po prostu niesamowitą. No huragany, grady, no dziwne rzeczy się działy. Zestawy rano przewiozłem, przynęt nie zmieniałem. Znaczy zmieniłem przynęty na te same.
jeszcze tam wjechałem. Jedna wędka w samych trzcinach w drzewku, tam na dwójce takim standardowym. Bardzo blisko. Jedną przewiozłem na środek na 3 metry, bo na moich tam 4,5 w ogóle zero odzewu ryb. Nie chcą ostatnio mi tam brać, więc na razie zabrałem stamtąd wędkę. No i przy bojkach, przy bojce między dwójką a trójką jest taka wnęka, to myślę, że większość z was na dwójce zna, no to tam właśnie wyjechał amur na 2,5 metra. I myślę, że na razie nie będę nic więcej zmieniał, zobaczymy, co się będzie działo. No jeszcze 10 nie mamy, więc godzina jeszcze jest, wstaliśmy już dużo wcześniej wszyscy, ale godzina jest jeszcze taka, że można spokojnie poczekać, zobaczymy, czy coś się jeszcze odpali. Ten wiatr mógłby się trochę uspokoić, bo spławy widzimy, no ale ryby brać nie chcą. Zobaczymy, chłopaki po nocy na zero, ja z Kamilem po amurku, Krzysiek na zero. No lipa wam powiem, lipa. Ale jeszcze zaraz, bo Krzysiek będzie jechał, tutaj będę miał jedno oczko wolne na dwójce, to będę kombinował taką jedną rzecz, nawet zaraz już to zrobię. Jak coś mi odpali, to wam pokażę, jak nie, to wieczorem i tak pokażę, bo to już będzie stało. A tutaj u Krzyśka się zmieszczę jeszcze nawet. No widzicie, no huragan po prostu. Huragan. No. Więc na razie nie przedłużam. Czekamy na jakieś efekty i będę dawał znać. Wariowałeś? Druga ryba, pierwsza spinka, drama ryba. Przed chwilą biegłem z kamerą do Antka, bo miał rybę. Ryba spadła, a tu nagle pojechał drugi. Ale tu powolne branie było. To takie że piko i nagle powoli zaczęło jechać. No, stoją. Ty jednak? Ale szkoda, że tamten spadł, mielibyś, no, miałbyś dwie naraz. No. Możliwe, że chyba, że to jest ten sam, zobaczymy. Ja to by było dobre, nie? Z zestawem w pysku. No może tata upyga. Albo amur. Amur jakby się, ale, znaczy nie, może być, ale na pewno nie ten sam. Amur jakby się ukuł, to już. Przed górą? Górą idzie, no. Górą idzie, no. Ty to Antek, ciągnij go, bo patrz, on jest. Nie ciągnij na siłę. Nie, no spokojnie. Nie. Na siłę to nie ma co, bo potem właśnie na siłę to masz, o. Ja na siłę nie ciągnę. Nigdy. No właśnie, a jemu każesz, dziwne. Żeby tu przyciągnął. Tam go musiałem ciągnąć do tych szoki. A ja mam klątwę tych kołowrotków, nie? Żadnej ryby jeszcze nie wyciągnąłem. No już jest moich, tym. No. Weź sobie po prostu, Antek, stań tutaj. Bo już ci łapie jego kij. Ale jest pod spodem, to nic się nie dzieje. I powolutku. Może przełożymy wędki. Nie, jest pod spodem, spokojnie. Leci za sobą, nie zwinie. On nawet go nie zwinie. No, nie, nie będzie nic dużego. Ha, poczekaj, to nie musi być wcale karp. Dobra. Odbiera kuczynę. Bardzo dziwnie zachowuje się. Bardzo dziwnie się zachowuje ta ryba. Teraz poczułem jakby się zapiła, bo odpuścił. Albo zahacza płetwą. Albo nie jest zapięty za pysk, tylko za zestaw może. O, odbił teraz bardzo, ale odbił. Sam przypłynął. Jaki szczur! Wątek. Mówiłem od początku. Tyle żarcia dał, to też by ci te szczury. O, ja cię pierniczę. No to nie, no to myślałem, że 5. Ale ryba jest. Na pusto nie wracam. No, dwie wędki zwinięte. No. O ku... Nie, no z tym 2 kilo to się poniosło trochę. O, zimne. Patrzę schować trochę. No ale to cię poniosło, Franek, z tym 2 kilo. 2 kilo to nie ma. No dobrze, że chociaż jest śliczny. Wygląda, jakby był z raz czy dwa ukuty tylko. No może ten wigilijny w sobie. Ładny, śliczna rybka. No szkoda, że ten nie wyjechał, miałbyś dwa naraz. No, a tamten był większy. Tak. Super sprawa. No ale ty, no jak taki tak walczył, no te małe to wariaty są. Tak, ale to metrą tak jak zawsze, nie? Dobra, gratulacje, nieważne. Je ryba. Kurde, wiemy, były tablet, ale... No szkoda, żeś nie wyjął tamtej. A czekaj, to też aflo akarboje, czy tak. Też? Tylko aflo. No chłopaki, nie, odpalone. Dopiero usiadłem po Antka rybie. Antek miał dwie naraz, a teraz Franek jedzie z rybą.
Oj, boję się tego jednego. To jest amur. 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 O kurde. Masz amura. Hamulec od Ja tego nie wiem. Stało się cel. Teraz jest twój. Teraz musi być podbieraku. Teraz, dawaj. Za głośno to... Podbierak trzymaj już w wodzie. Trzymaj w wodzie, za murem, bo podbierak cały czas w wodzie. Jest, będzie lana głowa. Opłacało się czekać. Kurde. Ale to było... Mówiłem, że złowisz amura. Inna walka była. Kompletnie inna walka. Dobra, była. Tu, dawaj go. Teraz jest, teraz już musi być. Nie ma szans. Jeszcze nie. Jeszcze do tyłu łowić. Po co do tyłu? Kołowrotek masz. Ale dziwna dziwne branie było, bo poszedł w dół i do góry. No to bo się zakuł. Klasyczne amurowe, dokładnie. Pobrał, zakuł się i odjechał. Bierz go, bierz go, bierz go, bierz go. Jest, do góry, do góry, do góry. Jest. Jest. Ale szczęśliwe, to marzenie spełnione w końcu. Nie przyłożysz wyjący. Czekaj. Nie chcę zrobić więcej. Dłuż tu palce, bo inaczej ci będzie spierdolone. Co? I co? Życiówka! Ten go liściami wali! Błotem go! Patrz, liścia ma na uchu! O, opłacało się, kurde. Ale liście mu zajebie. Dawaj, że ci zjechałeś. Ale tego liścia to w łeb go. Liściem go walną. Ole, kurde. Co ty się tak trzęsiesz? Zimno ci? Weź go błotem tu. On ma więcej błota na sobie jak wody. Bliżej to zdjęcie będzie go widać. Daj mu jeszcze jedną, kurwa. Jak już mokry jest, to polej go. Yeah. Weź go polej jeszcze jednym, spukaj mu tą ziemię z głowy. To jest Fox, tylko Fox taki. Ale ten, on nie jest okolony, po prostu taki jest, tak? Szlugen odpalił. Tak? Ale pojechało fajnie. No ale ostrzeg cię. Ale tak nie mówisz, tylko patrzymy na siebie, a tu pisz. No daj, wypal to do tego. No Kamil wreszcie odpali, to jest karp na pewno. Nie wiem tego. Jakie tu masz te popruchy. Ale to mówiłeś. Ale się pogoda zrobiła, nie? Fajnie. Ale fajnie, swingera przykleił do kija, już szedł. Nie jest taki zły. Nie no, kurwa, jak na pierwszego karpę w tym roku. To jest dobrze. A to miałeś amura. Ale ci dobrze. No ale ostrzeg go dwa piki i potem odszedł. Ale nie mnie, kurwa. Cicho tam. Ten też rumieńców dostał, oni to mają chyba genetyczne. Małżeński genetyczne. Ale fajne przyjęcie. Lepsze żona. Uśmiechnij się, Anie. Zia. Fajnie, jest karpik się pojawił, super. No dobra, witam widza wreszcie po dłuższym czasie ja przy kołysce. No chłopaki łowią dzisiaj niesamowicie. Jeszcze wam nie pokazałem jednej ryby Antka, jednej ryby Kamila. Bo już tą kamerą nie nadążałem dzisiaj za nimi. No wreszcie ja mam swojego. Ja mu dawałem z 8 kilo. Antek strzelał w dychę. No i powiem wam, trafił jak w mordę strzelił, aż wytarowaliśmy worek do... Jest dycha. Tak dokładnie, no równa dycha. Nie dałbym mu w życiu tyle. No ale ten bąsi kamieni nażar. Jemu się kamienie z kulkami pomyliły. Bęben ma taki, że... Kto powiedział dycha? No mówię, no Antek powiedział dycha i powiem wam,
Tam chyba o 40, nie, 50, nawet nie. 50 gram. 50 gram się, 40 gram się pomyliłeś. No to 40. 40 gram się pomylił. No ale to już waga w oczach jest. No co ja mam powiedzieć, no. No nareszcie, no. Jakiś karpik. Nie jest to może jakiś olbrzym. Dwucyfrówkę mamy. Fajnie, ale przydałoby się jeszcze coś większego. Bałwanek Robin Red Chili, 15 tonąca, podpięta popkę 15, tylko ta wędka mi jeździ. Amur na to pojechał, karp na to pojechał. Na tej wody. No i tam jest 3 metry głębokości. I na chwilę obecną dwie rybki z tego miejsca. Ale jakby nie patrzeć, miałem dwie ryby na chwałowicach, żadnego bączka, dwie dwucyfrówki. No. No. Konkretnie i na temat. No. Czyli, a ile waży Mata? 4 kilo. No to mówiłem, że 14. Mówiłem, że 14. To 13,5, tam 14, ale piękny. Na chwałki to już. Patrz, piękny. A on narzeka, kurwa, co roku. Ja tu nie łowię amurów, to nie mam amurów. A ty już ma chyba z 5. Ale ładnie. Nie, no taki to już jest przyjemny, no już nie ma co gadać. O! No, to już jest parę kilo więcej, to on już. Idź go pole. Tutaj. Wychodź Kamil ładnie. Śliczny. No, to jest fajna rybka. Dobra. A tam kurwa, żółt. Fajnie poszedł. No brawo. Zawody by były zamknięte. Amurowo. Bierzemy kawkę, bierzemy łódkę i wozimy. Widzieliście pięknego amura przed chwilą u Kamila. Taki 13,5-14, bo tam dokładnie nie tarował worka, ale to mniej więcej wie. Pogodę mamy tragiczną. Wieje, leje. Jak widzicie, nie mamy jakichś niesamowitych efektów. Łowimy jakieś pojedyncze ryby. Bo na razie ten amur to największy. Tylko taki to już fajnie, miło. No i nie wiem, czy my posiedzimy dzisiaj na dworze, bo jeszcze zostajemy. Marlena już dzisiaj jedzie, niestety. No, tak jak mówię, pogody nie ma, słabo to wygląda. Ryby mam na razie dwie, ale z jednej strony powiem wam, że pasuje mi ta liczebność u mnie ryb tylko z jednego względu. Oczywiście jakby miało być więcej dużych, to jak najbardziej. No ale chłopaki, tak jak widzieliście, bardzo dużo małych łowili. Ja pozakładałem spore przynęty. Nie chcę już się tam bawić w te mniejsze, powiem wam. Jednak tu wolałbym coś konkretniejszego przytulić. No amura mam 10600, karpia mam równego dychę, więc tragedii nie ma, ale szału też jakiegoś nie ma. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove.
I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Dobra, siedzimy sobie w domku z Kamilem i z Marleną. Chłopaki przychodzą, mają tyle ryb dużych. Połają duże ryby, chodź nakręcić. No idziemy. No nam niestety wędki z Kamilem stoją, ale my zrobiliśmy tak, żeby tych małych nie łowić i na razie się to udaje. To nie, oczywiście nie łowimy też nic na chwilę obecną. To idziemy chłopaków pokręcić, co tam mają. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. No. No i tak. Przez tego gnoja. No, wiesz, fajne branie. Co to jest ryba? Jest. Ma głowę i ogon? Ma głowę i ogon, czy nie ma? No miał. No miał! No miał, już nie ma. Bydlak był. Antek, dawaj. Słuchajcie, branie było. Będzie wiadro teraz. Wreszcie, dzisiaj wszystkim... A nie, chłopaki łowią. Chłopaki coś tam łowią, ale mi i Kamilowi tam wędki milczą dzisiaj. Nie działa nic. Mówię, założę popka, postawię taka góreczka, fajna, środek wody. Nie wiem, czy go uniosę. Musicie dać mi chwilę. Jest PB. Czekajcie, nie zmieści się do przedramienia. Jak to wstawu, nie? Uwaga! Uwaga! Ojej, ale byk! Patrz, jaki byk! Nie, jedyne, co chciałem wam pokazać, tak naprawdę na tym karpiu, chodź Antek tu przybliż, patrzcie, trzymał go szczupak świeżo, ta ryba jest cała tutaj, jak zobaczycie, cała pocięta. Tu ma dziury, wszędzie ma dziury, z drugiej strony. A tutaj jakby patrzcie, go tak złapał, tak przez całą szczękę. Ewidentnie go trzyma, moim zdaniem, duży szczupak. Zobaczcie, jak ta ryba wygląda. On jest cały pocięty. No wiem, że to malutki, a żeśmy go zważyli dla jaja. Ile on ma? Kilo 700. Kilo 700, krowa. Ale patrzcie na to. Zobaczcie, jakie tu muszą być szczupaki. On jest cały pocięty, wszędzie. Wszędzie jest pocięty. No masakra. To tu trzeba na żywca łowić. Czego? A gdzie masz te wzręgi? Rozpałkę? Ja mam tu rozpałkę. No więc mamy taką krowę kilo 700. Czekajcie. O jest, ale krówsko. Ale krowa. Jeszcze grzbiet ma taki jak wzręga, taki cieniutki.
Nie, no uratowało mu się, ale to na tej małej wodzie to one są na piątkę, mówimy na trójce. Taki karpik. Około 6-7 kilo. Wystarczy. Ładny. No chodź. Weź go, on tak pole jeszcze. Po co? Po co? Nie, nie trzeba. Weź go, no, ten. Ten. O, taki ja. To będzie wygląda. No, piękny jest. Nie, no ładny kapit, ładny. Fajnie. Na dwa orzeszki, tygrysie. Na jaki hak? Kraken tam. Ale powiem wam, jeden stopień dzisiaj. Masakra. 23. Mamy rybkę. Już wam pokazuję. 11 kilo. Oczywiście nie jest to karp. Bo jakby inaczej. Opa. O, no i macie takiego gadżeta. Trochę narobił bałaganu Kamilowi. No ale już z tego jakoś wybrnęliśmy. Oczywiście na dwa orzeszki. Też Kamila to już na razie nie do przebicia. Jak mówię, dokładnie chyba 10900 jak ten. No 12 z workiem to 12200 z workiem. Takie 10900. Ciut większe od tego mojego poprzedniego. No widzicie, amurową zasiadkę mamy. Kamil, nie wiem, ma chyba ze 4 amury. 4, no. W tym dycha, 2 siódemki, no i ten 14, nie? No to już fajnie. No ale mam czwartą rybę, bo to co wam pokazałem dzisiaj w południe, no to dajcie spokój. Bo tamten był prawie zjedzony. Dobra, bo zaczyna nam lać. Zrobię sobie zdjęcie. Piękna rybka. Tylko coś te amury nie chcą walczyć na tej zasiadce, powiem wam. Już tak nie, jakoś nie walczą. Przypływają, siadają, żrą, dobrze się zapinają i tyle w temacie. Dobra, witamy się od rana. Niedawno żeśmy dopiero za nią sobie wstali. Rybka z 6 rano. No zadziałało. Postawiłem popka na środku wody, jest taka fajna góreczka. No i się udało. No i może nie jest to jakiś szał, no ale wreszcie jakiegoś karpia złowiłem, bo to na początku był jeden, potem ten kilo 700, no to nie liczę tego, bo wiadomo, nie będziemy sobie robić jaj. Tego zważyłem 9 kilo. Ach, więc nie jest źle. No. 9. O. Nie, ani jednego. Ale z nimi to zawsze jest tutaj tak. O, no i mamy. Kulka, popek, słodka kukurydza postawiona na połowie przyponu. Tak samo jak ten kilo 700 wziął maluszek z tego miejsca dzisiaj 6 rano. I odjechał nam taki kolega. Więc udało się jeszcze przed wyjazdem wydłubać jakiegoś karpika. W nocy amur 11, rano karp, więc trochę wybrnąłem na tej zasiadce. No ale zależało mi bardzo, żeby nie łowić tych małych ryb, żeby nie sypać, nie nęcić, nie latać do tych wędek, jak są malutkie. A i tak zobaczcie, jeszcze kilo 700 się uwiesił. Nie wiem, jak on tam na to się zapiął, ale no jakoś się zapiął. Ten bardzo ładny. Wyglądał mi na mniejszego, ale one jakieś napompowane są. Ale mają brzuchy duże, jak nie na tą wodę. Śliczny, długi. Fajna ryba. Popki was oszukały trochę. Gdzie ja tutaj na popki raczej nie łowię, bo nie lubię. Ale właśnie jak nie biorą, to można ostatecznie coś kombinować i postawić w dziwne różne miejsca, tak jak na środku, na tej górce.
Mówię, sam środek wody. Dwie wywózki tam i dwie ryby. Ładny, fajny. Szkoda, że nie było większych niestety. No. Dobra, robimy fotę i go puszczamy.